Panie Jezu Chryste, pragniemy dzisiaj otworzyć przed Tobą nasze serca. Pragniemy, Panie Jezu, przyjąć dzisiaj Ciebie i Twoją łaskę, taką, jaką przygotowałeś dla każdego z nas. Chcemy, Panie Jezu, abyś zamieszkał w naszych sercach. Chcemy, Panie Jezu, abyś przed swoją mocą, swoją miłością. Pragniemy, Panie Jezu, abyś doświadczał nas dzisiaj tak, jak sam chcesz. A wiemy, Panie Jezu, że to jest pragnienie Twojego serca, abyśmy doświadczyli Ciebie każdego dnia, abyśmy doświadczali Ciebie każdej godziny, minuty i sekundy. Wielu świętych o tym mówi, że to jest największe pragnienie Jezusa, aby mógł zamieszkać w naszych sercach, aby mógł rozdawać miłość, aby mógł być kochany, aby móc obdarzać miłością. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że Ty nie ostawiasz doświadczeń mistycznych, duchowych dla wybranych, dla świętych Kościoła. Ale Panie Jezu, chcesz przyjść do każdego z nas dzisiaj. I w mocy Ducha Świętego rozdajesz, Panie Jezu, to wszystko, co jest nam tak bardzo potrzebne do życia. Przyjdź, Panie Jezu, w mocy swojego Ducha dzisiaj. Zapraszam Cię, Panie Jezu. Działaj. Uwalniaj, uzdrawiaj, przemieniaj. Czyń, Panie Jezu, nasze serca nowymi. Panie, przyjdź do mego serca, z łaską swoją przyjdź. Panie, przyjdź do mego serca, bardzo potrzebuję Cię. Panie, przyjdź do mego serca, z łaską swoją przyjdź. Panie, przyjdź do mego serca, bardzo potrzebuję. Potem przybył do Jerycha i przechodził przez miasto, a pewien bogaty człowiek imieniem Zacheusz, który był przełożonym celników, chciał zobaczyć Jezusa, kto to jest. Nie mógł jednak z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na sykomorę, żeby go zobaczyć, gdyż tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i powiedział do niego: Zacheuszu, zejdź, pośpiesz się, bo dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu. Zszedł więc szybko i przyjął go z radością. A wszyscy, widząc to, szemrali. Poszedł w gościnę do grzesznika. Panie Jezu Chryste, tak często czujemy się grzesznikami, tak często czujemy się niegodni Ciebie. Sądzimy, że Ty przychodzisz ze swoimi łaskami, ze swoją obecnością, z darami, z błogosławieństwem do wybranych, do tych świętych, których jest tak wielu,
i w historii Kościoła, no i być może współcześnie w świecie, ale nie do nas, bo tyle grzechów uczyniliśmy. Ale dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że Ty, Panie Jezu, chcesz przyjść nawet do grzeszników. Nie po to, aby potępić, ale po to, aby zbawić. Dlatego, Panie Jezu, ośmieleni tą dzisiejszą Ewangelią, zapraszamy Ciebie. Przyjdź do naszego serca. Rozgość się. Królu królów i Panu, Panie Panów. Bądź uwielbiony i wywyższony. Tobie chwała i cześć. Wywyższamy Cię, Jezu. Błogosławimy Twoje święte, nieskończone miłosierdzie. Jesteś wielki, wspaniały, potężny. Panie, rozgość się w naszych sercach. Usuwaj to wszystko, co jest Ciebie niegodne. Wszelki grzech, wszelkie zranienia, to wszystko, co nas zamyka na Twoją obecność, co nas zamyka na doświadczenie Twojej obecności. Prosimy, Panie Jezu, abyś w mocy Ducha Świętego zabrał niewiarę, zabierz wszelkie powątpiewania. Ja mocą świętego imienia Jezus, mocą niepokonanej dziewicy, mocą Chrystusowego kapłaństwa związuję wszelkie duchy złe, duchy niewiary. I tak związane odsyłam do stóp Chrystusowego krzyża. W imieniu Jezusa Chrystusa bądźcie teraz uwolnieni z wszelkiej niewiary. Przyjdź, Panie. Panie Jezu Chryste, uwielbiamy Cię, wywyższamy, błogosławimy Twojemu świętemu imieniu Jezus. Ty jesteś naszym Panem, Bogiem, Królem i Zbawicielem. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu, w wszystkich aniołach, w archaniołach, święty Michale Archaniele. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu, w naszych patronach chrztu. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu, we wszystkich świętych, zwłaszcza świętym Andrzeju Bobolim. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu, w Janie Pawle II, wielkim naszym Polaku, mistyku i świętym. Panie, bądź uwielbiony we wszystkich świętych Kościoła. I Panie Jezu, chcemy i pragniemy, abyś dzisiaj uczynił coś nowego w naszych sercach. Abyś dał nam tę łaskę szczególną dzisiaj, abyśmy doświadczyli tego, że jesteś blisko nas. Prosimy Cię, Panie Jezu, o to dotknięcie, o to muśnięcie Twojej łaski. Prosimy, Panie Jezu, posłuchaj swojego Ducha, którego nam obiecałeś. Daj nam, Panie Jezu, swojego Ducha. Prosiłem, Panie Jezu, abyś dotykał chorych, dotykał zniewolonych różnego rodzaju używkami. Panie, dotykaj tych, którzy potrzebują uzdrowienia wewnętrznego, którzy mają jakiś zły obraz Ciebie, zakłamany obraz Ciebie, którzy w to wszystko nie wierzą, chociaż może już dziesiątki lat chodzą do Kościoła. Nie wierzą, że Ty jesteś Bogiem bliskim. Panie, prosimy, abyś przemieniał te serca, przemieniał te myślenia mocą swojego Ducha. Panie, Ty wszystko możesz. Ty jesteś wielki, wspaniały, potężny. Uwielbiamy Cię, Jezu. Wywyższamy. Przed Tobą, Jezu, klękamy. Ciebie, Jezu, kochamy. Thank you.
serce me. Duchu Święty, zapraszamy Cię. Duchu Święty, uwielbiamy Cię. Duchu Święty, wywyższamy Cię. Duchu Święty, potrzebujemy Cię. Zapraszamy Cię, Duchu Święty, do naszego życia. Rozgo się w naszym całym życiu. Tobie chcemy podporządkować wszystko, co mamy. Nasz język, nasze myśli, nasze pragnienia, nasze serce, nasze rodziny, nasze prace, biznesy, firmy. To wszystko, co mamy, cały nasz majątek, Duchu Święty, Tobie chcemy podporządkować. Do Ciebie ten cały świat, Duchu Święty, należy. Bądź, Duchu Święty, uwielbiony i wywyższony. I zapraszamy Cię, Duchu Święty, abyś Ty przychodził do nas teraz z natchnieniami, abyś nas dotykał naszych serc, abyś nas uwalniał, uzdrawiał, przemieniał. Przyjdź, Duchu Święty, w cudach stwórczych. Odnawiaj to wszystko, co jest chore. A co po ludzku nie jest możliwe, aby zostało uzdrowione. Przyjdź, Duchu Święty. Duchu Święty, Tyś mądrością niezmierzoną. Duchu Święty, Ty oświetlasz drogi nam i prowadzisz nas do domu. Panie Ożywicielu, zapraszamy Cię do naszego życia. Oczyszczaj nasze serca krwią Chrystusa. Omyj co nieświęte, oschłym wlej zachętę. Przyjdź do osób, którzy mają problemy coraz większe z wiarą, z modlitwą, że tak bardzo się nie chce modlić. Przyjdź do takich osób, Panie Jezu, dzisiaj i ożywiaj życie modlitewne. Bez modlitwy nie ma doświadczenia Boga. Tylko w modlitwie możemy doświadczyć Boga, doświadczyć Jego niesamowitego działania. Dlatego, Panie Jezu, poślij nam Ducha Świętego, aby oschłym wlał zachętę, aby uleczył nasze rany, rany naszych serc. Przyjdź, Duchu Święty, rozgrzewaj nasze serca. Przyjdź, Duchu Święty, napełniaj swoją mocą, napełniaj swoją miłością. W Tobie pokładamy, Duchu Święty, nadzieję. Cały ten świat leży u Twoich stóp. Ty wszystko możesz. Ty wszystko, Duchu Święty, możesz. Dlatego, Duchu Święty, zapraszamy Ciebie do trudnych sytuacji w naszym życiu. Oddajemy Tobie problemy w relacjach rodzinnych, zdrowie rodzinne w rodzinie. Oddajemy Tobie nasze zdrowie, finanse w rodzinach. Oddajemy Tobie, Panie Jezu, przyszłość na samych naszej ojczyzny, świata. Duchu Święty, króluj, rządź, działaj tak, jak sam chcesz. Bądź, Duchu Święty, uwielbiony i wywyższony. Bo Ty jesteś moim pragnieniem, niechaj me serce Panie.
Jerozolimie przy owczej bramie znajdowała się sadzawka, nazywana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W ich obrębie leżało wielu chorych, niewidomych, kulawych, sparaliżowanych. Był tam też pewien człowiek, który chorował 38 lat. Jezus zauważył go leżącego tam, a wiedział, że mężczyzna ten już od dłuższego czasu był chory. Zapytał go więc: chcesz być zdrowy? Chory odpowiedział: Panie, nie mam nikogo, kto by mnie zanurzył w sadzawce po poruszeniu się wody, a kiedy ja już do niej wchodzę, ktoś inny mnie wyprzedza. Wtedy Jezus polecił mu: wstań, weź swoje posłanie i chodź. I natychmiast człowiek ten wyzdrowiał. Panie Jezu Chryste, mocno w naszych sercach zabrzmiało to wezwanie tego chorego. Panie, nie ma nikogo, kto by mnie zanurzył w sadzawce. Wielu, Panie Jezu, chorych, wielu niewierzących, wiele osób, które się błąkają poza Kościołem, których życie zagrożone jest potępieniem. Panie Jezu, prosimy Cię, abyś rozdawał hojne dary dzisiaj każdemu z nas tutaj obecnemu. Dary Ducha Świętego. Prosimy Cię przede wszystkim o charyzmat ewangelizacji. Prosimy Cię, Panie Jezu, o odwagę, abyśmy mogli pójść do innych ludzi i świadczyć o Tobie, oświadczyć o ratunku, że jest ratunek dla ich życia, że ich grzechy mogą być przekreślone, że ich życie może być zbawione. Prosimy Cię, Panie Jezu, o dar Ducha Świętego dla każdego z nas, kto tylko pragnie pomóc Tobie zbawić ten świat. Jeśli masz takie pragnienie w swoim sercu, to proś Pana Jezusa, aby w mocy Ducha Świętego przychodził dzisiaj. I mów mu otwarcie: Panie Jezu, chcę być narzędziem w Twoich rękach. Chcę być tym, który nie tylko korzysta z życia, korzysta z innych darów, z obdarowania innych ludzi, z pięknego śpiewu z holi, ale też chcę być takim człowiekiem, który umie rozdawać, który umie służyć. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Panie Jezu, prosimy, abyś w mocy swojego Ducha dotykał naszych serc i rozpalał wszelkie charyzmaty. Ty wiesz, Panie Jezu, kto do czego jest powołany. Przyjdź, Panie Jezu, dotykaj, stwarzaj na nowo, przemieniaj, uzdalniaj. Przyjdź, Panie Jezu, uzdalniaj powołanych. Przyjdź, Panie Jezu, z poczuciem godności, abyśmy poczuli się godni, godni Ciebie, godni Twojej łaski. Panie Jezu, bądź uwielbiony, bądź, Panie Jezu, wywyższony. Śpiewaj Alleluja.
Boże, Ty nas odnawiasz przez Najświętszy Sakrament. Niech On napełni nasze serca słodyczą Twojej miłości i pomoże dążyć do niewypowiedzianych bogactw Twojego Królestwa przez Chrystusa, Pana naszego. Oczyszczaj serce me i w sobie zanurz mnie jednego, tylko chcę niebo w sercu mieć.